imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów, dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Tym słowem psalmisty z 84 psalmu chcę Was wszystkich bardzo serdecznie przywitać dzisiaj w tym świątecznym dniu. Usiądźcie, proszę, zajmijcie miejsca. 34 lata temu zaczęło się tutaj coś nowego wraz z wyznaczeniem miejsca, a potem dalej z kolejnymi pracami, których owocem jest ten kościół tutaj w Marklowicach. Ale wiemy doskonale wszyscy, że historia tego miejsca to o wiele, wiele dłuższy czas. Ale przede wszystkim historia tego miejsca to ludzie, to wy, to my, tak mogę już też powiedzieć. Historia tego miejsca to ojcowie, dziadkowie, przodkowie wiary, którzy tutaj zbierali się, aby słuchać Bożego Słowa od maleńkości, od dziecka. Cieszę się, że dziś możemy to święto wszyscy razem ze sobą tutaj w kościele przeżywać. Pragnę bardzo serdecznie przywitać dzisiaj wśród nas księdza Marcina Radkę Matejko, naszego sąsiada, chyba najbliższego geograficznie, mimo że to sąsiednia diecezja, mimo że to inna diecezja, to najbliższy sąsiad, parafia w Jastrzębiu. Mogę powiedzieć, że nawet w pewien sposób się ze sobą gdzieś tam w Zebrzydowicach i okolicach zazębiamy. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj jesteś tutaj z nami. Cieszę się, że jest wśród nas chór parafii w Jastrzębiu pod dyrekcją pani Aleksandry Marek. Cieszę się, żeście tak spontanicznie podjęli tę decyzję, żeby do nas przyjechać, dlatego że wiemy, że czasy mamy takie, kiedy przez długi czas chórowe śpiewanie, spotykanie się było bardzo mocno utrudnione. W naszej parafii żeśmy to też odczuwali. Tym bardziej teraz cieszymy się, że możemy śpiewać. Cieszymy się, że dzisiaj śpiewacie tutaj wśród nas, że my z wami możemy razem śpiewać. Kochani, bardzo, bardzo serdecznie was witając, już od razu serdecznie zapraszam po nabożeństwie. Nie odchodźcie do domów, ale chciejmy razem tworzyć rodzinę tutaj w Marklowicach. Zapraszam was wszystkich na nasz parafialny piknik. Tutaj na placu przykościelnym są przygotowane miejsca pod namiotem przewiewne, gdzie będzie można spędzić mile ten czas po nabożeństwie. Pozwólcie, że też na początku tego nabożeństwa, żeby już potem nie przerywać jego toku, przekażę kilka parafialnych ogłoszeń. W przyszłą niedzielę nabożeństwo tutaj w Marklowicach o zwykłej porze o godzinie 8:30. Wszystkie pory nabożeństw, pełny grafik nabożeństw jest w najnowszym numerze Wieści Wyszobramskich, które polecam waszej uwadze. Mamy już wakacyjny numer Wieści. Dzieci zapraszamy na Tygodnie Dobrej Nowiny, które odbywać się będą w filiale w Zamarskach. Tydzień Dobrej Nowiny rozpoczyna się jutro, 28 czerwca. Trwać będzie do piątku w godzinach od 9 do 12, a w Cieszynie, i tu w szczególny sposób zapraszam dzieci z Marklowic w Cieszynie, od poniedziałku 5 lipca do piątku 9 lipca, także od 9 do 12 codziennie Tydzień Dobrej Nowiny i koszt to jest 20 zł od dziecka. Serdecznie zapraszam. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są do piątku najbliższego w kancelarii parafialnej. Bliższe informacje także na naszych stronach internetowych i na naszym Facebooku. Prenumeratorów Zwiastuna prosimy o opłatę prenumeraty na drugie półrocze, najpóźniej do końca czerwca. Zapraszamy na spotkanie seniorów naszej parafii, które odbędzie się jutro o godzinie 10 w sali naprzeciwko kancelarii na Placu Kościelnym. We czwartek o godzinie 16 po raz pierwszy po długiej przerwie na swoje spotkanie klubowe zaprasza PTE. Temat Cieszynianki ruszają w świat. Serdecznie zapraszam.
Już mówiłem o wieściach wyszobramskich. Jeszcze raz wam polecam waszej uwadze ten nasz, tym razem dwumiesięcznik, bo numer dwumiesięczny wakacyjny wieści wyszobramskich. Na prośbę pani burmistrz miasta Cieszyna przypominamy o trwającym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Najlepszą metodą jest samospis internetowy, a w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w ratuszu zostało przygotowane specjalne stanowisko dla osób nie mających dostępu do internetu w domach albo tych, którzy się obawiają, czy wszystko właściwie zrobią. Serdecznie zapraszamy do ratusza. Spisu można dokonać również telefonicznie. W przypadku braku spisu planowane będą osobiste wizyty rachmistrzów, ale lepiej jednak zrobić to zawczasu internetowo. Serdecznie zachęcamy. Są osoby pragnące wstąpić w święty związek małżeński, przeto ich zapowiedzi podaje się raz po wszystkie razy do wiadomości zboru, a są to Adrian Witek, syn Waldemara i Marleny z domu Plewa, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Sokratesa 13, wyznania ewangelicko-augsburskiego, i Jolanta Agnieszka Filipek Witek, córka Bogdana i Joanny z domu Tytko, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Sokratesa, wyznania rzymskokatolickiego, a ich ślub odbędzie się w najbliższą sobotę 3 lipca o godzinie 14 w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Mirosław Brygier, syn Sławomira i Marioli z domu Matuszczyk, zamieszkały w Zbytkowie przy ulicy Brzozowej, kawaler wyznania rzymskokatolickiego, i Patrycja Kłoda, córka Krzysztofa i Bernadety z domu Konieczny, zamieszkała w Cieszynie przy ulicy Popiołka, panna wyznania ewangelicko-augsburskiego. Ich ślub odbędzie się w piątek 2 lipca w Kościele Rzymskokatolickim w Strumieniu. Z żałobnej karty pragnę podać, że dnia 22 czerwca w wieku 70 lat zmarł świętej pamięci Artur Szewczyk. Jego pogrzeb odbędzie się jutro w poniedziałek o godzinie 12 z kaplicy na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. To tyle ogłoszeń, a teraz wspólnie zaśpiewajmy pierwszą z wyznaczonych pieśni.
Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Alleluja. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Alleluja. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich. Alleluja. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie Boże, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach. Na wysokościach Boże, i ziemi łasce Jego. Już na niebożę się. Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, że dla nas uczyniłeś ten Kościół miejscem odpocznienia i słuchania Twego Słowa. Prosimy Cię, zbuduj z naszych serc żywy Kościół i pozwól nam wielbić Twoje święte imię i umacniać się w wierze i nadziei. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen. Pan niech będzie z wami. Wsłuchajmy się teraz wspólnie w Boże Słowo, wyznaczone na dzisiejszą, czwartą niedzielę po Trójcy Świętej, a wpierw w słowo apostolskiej lekcji z 12 rozdziału listu do Rzymian, gdzie od 17 do 21 wiersza tak czytamy. Nikomu złem za złe nie oddawajcie,
Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile od was to zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. A błogosławieni są ci, którzy słuchają i strzegą Bożego Słowa. Alleluja. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 6 od 36 wiersza takie znajdujemy słowa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Opowiedział im też podobieństwo. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego ty widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Za słowo Ewangelii Świętej bądź pochwalon, Panie Jezu. Wyznajmy teraz razem naszą wiarę. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niech będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, wsłuchajmy się w Słowo Boże, zapisane w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 50, od 15 wiersza. Bracia Józefa, widząc, że umarł ich ojciec, mówili: teraz Józef będzie nas prześladował i odpłaci nam z nawiązką za wszelkie zło, które mu wyrządziliśmy. Polecili więc oznajmić Józefowi: twój ojciec przed swoją śmiercią rozkazał: tak powiedzcie Józefowi: ach, odpuść proszę występek swoich braci i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Teraz daruj proszę występek sługom Boga, ojca twego. Gdy przekazano to Józefowi, zapłakał. Wtedy też jego bracia przyszli, upadli przed nim i powiedzieli: jesteśmy twoimi sługami. Józef zaś odpowiedział im: nie lękajcie się, czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie planowaliście przeciwko mnie zło, lecz Bóg dobro. Uczynił to, co jest dzisiaj, aby ten lud przeżył. A teraz nie bójcie się, ja wywyższę was i wasze dzieci. Pocieszał ich i serdecznie do nich przemawiał. Módlmy się. Panie nasz i Boże, łaskawy, dobry Ojcze, dziękujemy Ci, że dajesz nam swoje święte słowo. Oczyść nasze serca. Usuń z naszych serc wszystko, co mogłoby nam przeszkadzać w słuchaniu Twojego głosu. Prowadź nas mocą Ducha Świętego, bo Słowo Twoje jest prawdą i drogowskazem dla naszego życia. Amen. Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, na samym początku tego rozważania chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim, naszej rodziny, księdzu proboszczowi i Radzie Filiału za zaproszenie tutaj do was. Dziękuję również w imieniu naszego chóru parafialnego za to, że możemy być tutaj wszyscy razem z wami i przeżywać 34. pamiątkę poświęcenia tutejszego kościoła. Myślę, że dla nas wszystkich jest to szczególna okazja do dziękczynienia. Tydzień temu w Jastrzębiu u nas w Ruptawie świętowaliśmy pamiątkę poświęcenia naszego kościoła. Dzisiaj świętujemy tutaj razem z wami. Każda z tych okazji jest niezwykłym wydarzeniem i bardzo wartościowym czasem, aby podziękować Panu Bogu. Podziękować Panu Bogu za miejsce, ale także podziękować Panu Bogu za siebie nawzajem, za relacje, które możemy tworzyć i za to, że Pan Bóg pozwala od wielu lat, tak jak ksiądz proboszcz wspomniał, nie tylko od lat, kiedy stoi ten budynek, ale od wielu lat w tym miejscu, w okolicach, abyśmy Pana Boga poznawali, byśmy w Jego łasce, w Jego miłości wzrastali i by Boże Słowo ciągle na nowo, aktualnie wkraczało w nasze życie i uczyło nas relacji. Jestem przekonany, że dzisiejsze fragmenty Słowa Bożego, których możemy wysłuchiwać, bardzo mocno wskazują właśnie na relacje i mają za zadanie uczyć nas relacji. Mam nadzieję, że bardzo uważnie wsłuchiwaliście się we fragmenty, które były przeczytane od ołtarza, że słuchaliście historii Józefa, choć jest to w zasadzie już koniec jego historii, to jednak widzimy niezwykłość Bożego działania. I widzimy, jak bardzo Panu Bogu zależy na tym, aby nasze relacje były kształtowane w myśl Jego woli i Jego słowa. Na każdym nabożeństwie słyszymy niezwykle ważne wezwanie. Ja też dzisiejsze rozważanie rozpocząłem od jednego z nich. Ono bywa ubierane w różne słowa, ale przesłanie w zasadzie jest dokładnie takie samo. Mówimy: łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak?
Mówimy o łasce, o pokoju Bożym i o tym, co Pan Bóg nam daje. Jak często, słysząc te słowa, zastanawiamy się nad tym, że skoro Pan Bóg daje nam łaskę, to przede wszystkim daje nam ją po to, byśmy zastosowali ją w swoim życiu, a więc przyjęli do swojego serca, a potem tą łaską żyli, obdarzali siebie nawzajem, przekazywali łaskę dalej tym, którzy są wokół nas, w naszym domu, w rodzinie, sąsiadom, znajomym, niezależnie kogo i gdzie spotykamy na drodze naszego życia. To pierwsze słowo, które pojawia się bardzo często, łaska. Tak? Otrzymujemy ją i wezwani jesteśmy do tego, żeby łaską dzielić się z tymi, którzy nas otaczają. A drugie to to, które również pojawiło się na początku tego rozważania. Bardzo często, kiedy w Kościele zaczynają się jakieś przemówienia, czy jest to kazanie, czy pozdrowienie, zaczynamy od słów drogie siostry i drodzy bracia. Do tych słów jesteśmy bardzo mocno przywiązani i mam wrażenie, że czasem wypowiadane one są już w taki sposób automatyczny. No bo przecież tak wypada. A kiedy je słyszymy, to wpadają jednym uchem, a drugim przelatują od razu, niewiele zastanawiając się nad tym, co te słowa oznaczają. A dzisiaj widzimy historię braci. Braci, którzy byli w szczególnej relacji ze sobą. Relacji bardzo trudnej, ale w której Pan Bóg uczył jednych i drugich, każdą z tych stron, swojej woli i uczył tego, w jaki sposób mają się zachowywać bracia względem siebie. A trzeba przyznać, że lekcja, którą dzisiaj widzimy, jest bardzo trudna. Jeżeli jesteśmy braćmi i siostrami, a ufam, że jesteśmy, bo Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego czyni nas braćmi i siostrami. Więc będąc braćmi i siostrami, chciejmy dla siebie nawzajem odnosić się tak, jak to Pan Bóg zaplanował. Jak Pan Bóg chce, abyśmy w relacji bratersko-siostrzanej, w relacji rodziny, rodziny w Bogu, zachowywali się jeden dla drugiego i kształtowali relacje. A więc dwa słowa, które padają na każdym nabożeństwie, i które dzisiaj mają szczególnie pomóc nam zrozumieć Bożą wolę. Łaska i bracia i siostry. Dzisiaj widzimy jedno i drugie w przedstawionej historii Józefa. Moi drodzy, trzeba przyznać, że kiedy czytamy historię Józefa, zachęcam was do tego, że kiedy wrócicie do swoich domów, przeczytajcie ją sobie od początku, wystarczy zajrzeć kilka rozdziałów wcześniej, ta historia jest niezwykła. Jeśli by się tak nad nią zastanowić, to niejeden powie wręcz niemożliwa, że jednemu człowiekowi tak wiele rzeczy w życiu mogło się wydarzyć, tak skrajnie różnych, gdzie od niemalże tragedii zostaje wywyższony do niezwykle ważnej pozycji, a po chwili znowu wszystko się wali. Pamiętacie, jak to było? Józefa poznajemy już jako w zasadzie młodego chłopczyka, który żyje w relacji ze swoimi braćmi, a ta relacja rodzeństwa niestety nie układa się zbyt dobrze. Tak się złożyło, że Józef był pupilkiem swojego ojca. Ojciec go faworyzował, kochał bardziej niż pozostałych swoich synów, a bracia dostawali szału. Od razu coś im tutaj rosło. Wiecie, jak to jest, kiedy jeden drugiemu zaczynamy czegoś zazdrościć, kiedy czujemy pewnego rodzaju niesprawiedliwość. Kojarzycie ten stan, tak? Zdarza się. I wtedy coś nam tu rośnie. Tak samo bracia coraz bardziej żyli we wrogości do swojego jednego z młodszych braci, bo przecież jak można tak faworyzować? Obmyślili plan, zbrodnie. Chcieli zabić swojego brata. Bóg tak ułożył całą tą historię, że go nie zabili, ale wysłali go do niewoli. Sprzedali. A ojca oszukali, mówiąc, że brat zginął, walcząc z dzikimi zwierzętami. Pan Bóg mimo to nie opuścił Józefa, był z nim, strzegł go. I kiedy znalazł się w niewoli,
Tam Pan Bóg mu błogosławił. Na dworze swojego pana zyskał nie tylko błogosławieństwo Boga, ale także przychylność ludzi. Po pewnym czasie stał się zarządcą całego majątku. Z niewolnika staje się kierownikiem. I tu znowu tragedia. Żona jego pana, żona Potyfara nie może dostać tego, czego chce. Chciała uwieść tego młodego, przystojnego człowieka, a on, będąc zarówno wiernym Bogu, jak i wiernym swojemu zwierzchnikowi, nie chce do tego dopuścić. Ta żona sprawia, że ten młody człowiek z zarządcy znowu staje się niewolnikiem. Trafia do więzienia, gdzie jego życie może być w każdej chwili zakończone, gdzie może czuć się zagrożony, ale i tam Pan Bóg go nie opuszcza. Pan Bóg jest dalej razem z nim i znowu sprawia, że jego ciężka praca, służba na rzecz drugiego człowieka przynosi dobre owoce. Zobaczcie, ile nieszczęścia spotkało tego młodego człowieka. Wrogość, nienawiść ze strony najbliższych braci. Spisek ze strony żony jego przełożonego i kolejne nieszczęście znajduje się w więzieniu. Nie jeden człowiek w takiej sytuacji zgorzkniałby. Rozgrzebywałby rany w swoim sercu, pielęgnowałby nienawiść, a on? On ufa, że niezależnie co dzieje się w jego życiu, Bóg jest blisko niego i Bóg go prowadzi. Tak samo było w więzieniu. Tam również zaczął służyć. Służyć tym, którzy byli wokoło niego i po pewnym czasie Pan Bóg tak mu błogosławi, że staje się przełożonym nad więźniami. Historia toczy się dalej w niesamowity sposób. Po pewnym czasie Pan Bóg w cudowny sposób sprawia, że z więźnia, następnie zarządcy więziennego, ląduje na dworze Faraona. Pomaga Faraonowi w rozwiązaniu jego problemu. Po pewnym czasie staje się zarządcą całego wielkiego, potężnego państwa. Można powiedzieć, staje się ministrem albo premierem, kimś na takiej pozycji w dzisiejszych czasach. Ma przygotować cały kraj, ma przygotować tak naprawdę cały świat na klęskę głodu i na to, żeby znowu Boża chwała mogła się objawić, pomimo tego, że ludzie niejednokrotnie rzucali kłody pod nogi. Pomimo tego, że było tak bardzo ciężko, Józef w swej historii uczy nas tego, jak bardzo ważne jest to, aby w swoim sercu, w relacji w domu, w relacji w parafii, w filiale, w zborze, gdziekolwiek jesteśmy, w jakiejkolwiek relacji, żeby w swoim sercu, w relacji nigdy nie pielęgnować gniewu, nigdy nie pielęgnować złości, ale zawsze szukać porozumienia, zawsze szukać przebaczenia, zawsze żyć w świadomości, że skoro Bóg mnie obdarza błogosławieństwem, mnie obdarza łaską, to jestem wezwany do tego, aby z łaską, z przebaczeniem, z błogosławieństwem przychodzić do drugiego człowieka. Kiedy czytam historię tego człowieka, widzę, jak w dalszej części jego życia zostaje ta jego łaska wystawiona na ogromną próbę. Bo po wielu latach, kiedy jest jednym z najpotężniejszych ludzi w Egipcie, kiedy wszyscy muszą go słuchać, kiedy Faraon nakazał, aby każdy człowiek wykonywał jego rozkazy, jego bracia, oprawcy, niemalże zbrodniarze, pojawiają się przed nim i są w potrzebie. Cierpią głód. I nie jeden człowiek, śledząc historię do tego momentu, powiedziałby: no wreszcie, przyjdzie czas na odpłatę. Wreszcie Józef będzie mógł wyrównać rachunki. Wreszcie przyjdzie czas, kiedy to on, a nie jego bracia, będą mieli odpłacone za wszelkie krzywdy. I kiedy bracia zorientowali się, że to Józef,
Kiedy bracia zorientowali się, że ojciec, który był gwarantem pewnego rodzaju bezpieczeństwa, odchodzi z tego świata, zaczęli się właśnie tego bać. Zaczęli się bać, że ich młodszy brat teraz odpłaci się za wszelkie zło, które kiedyś mu wyrządzili. Wyobraźcie sobie, jaka to była lekcja dla Józefa i jaka to była lekcja dla jego braci. Bracia nie rozumieją jeszcze tego, co to znaczy przebaczyć. Bracia nie rozumieją tego, jak wielką łaską obdarzył ich młodszy brat. Knują kolejny spisek. Szukają sposobu, aby na siłę uratować swoje życie, swoją pozycję, swoje miejsce i mówią coś, co nie jest prawdą, że ich ojciec tuż przed śmiercią prosi o łaskę, o zmiłowanie, o ratunek dla tych, którzy kiedyś byli oprawcami. Jestem przekonany, że Józef był na takim etapie swojego życia. Tak wiele przepracował już z Panem Bogiem, że nie w głowie była mu zemsta. Ale bracia tego nie rozumieli. Bracia dalej szukali sposobu, żeby w jakiś sposób uratować siebie wtedy, kiedy paliło się im pod nogami. Józef jednak, doświadczając Bożej miłości, pokazuje nie na siebie. Nie, że teraz on jest tym, który w sposób cudowny ma siłę, aby przebaczyć, ale mówi, to Bóg. To Bóg przeprowadził przez te doświadczenia, że było ciężko, ale znalazło się wyjście. To Bóg sprawił, że teraz możemy doświadczać wszyscy ratunku i błogosławieństwa. To Bóg jest tym, który wyzwala. Przebaczenie dla braci, dla Józefa było czymś niezwykłym. Jestem przekonany, że dla nas przebaczenie jest czymś niezwykle potrzebnym. Jak często jest tak, że w swoim życiu pielęgnujemy zamiast przebaczenia gniew, wrogość, rany. Pielęgnujemy je tak długo, że czasem zapominamy, od czego zaczął się konflikt, od czego zaczęły się nasze utarczki, czy to między rodzeństwem, często już dorosłym, czy to między sąsiadami, bo ktoś kiedyś coś źle powiedział, krzywo spojrzał, zawinił względem mnie, czy to na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie. Czasem, kiedy przyglądamy się takim historiom, one wydają się z boku niemalże śmieszne. Pamiętacie komedię Sami Swoi? Tak? Ona przedstawia taki konflikt, który już nikt nie pamiętał, o co chodzi. A jednak jedni z drugimi ciągle się żarli. Jedni z drugimi walczyli i nigdy nic dobrego z tego nie przyszło. Nie jest tak, że my sami postępujemy podobnie? Ale o ile w komedii, oglądając to z boku, możemy się trochę pośmiać, o tyle w życiu codziennym nie jest nam do śmiechu. Ten, który pielęgnuje w swoim życiu złość, wrogość w stosunku do drugiego człowieka, pielęgnuje coś, co go zżera od środka. Wiecie co? Nienawiść można przyrównać do raka. Do raka, który trawi nas od środka w sposób bardzo dokładny, brutalny i doskonały. Dlatego tak bardzo potrzebujemy miłosierdzia. Dlatego tak bardzo potrzebujemy przebaczać sobie nawzajem. Jeżeli tego brakuje, cierpimy. Moi drodzy, przebaczenie potrzebne jest każdej ze stron. Nie zawsze każda ze stron to rozumie. A jestem przekonany, że przebaczenie najpierw potrzebne jest mnie. Mnie samemu. I niezależnie od tego, czy przez przypadek jestem tym, który kogoś skrzywdził, czy też jestem tym, który został pokrzywdzony, jako pierwszy powinienem szukać możliwości do przebaczenia. Bo jeżeli zostałem skrzywdzony, to żyjąc w nienawiści do swojego wroga,
nie pielęgnuje niczego dobrego. Hoduje w swoim sercu, w swojej duszy złość, zło. Pielęgnuje nienawiść. A jeżeli jestem tym, który zawinił i nie otworzę się na przebaczenie, nie poproszę o przebaczenie, pielęgnuję w swoim sercu ciągłe, nieustające poczucie winy. Pielęgnuję w swoim sercu ciągły strach i niepewność, ciągłą obawę, że za chwilę ktoś się na mnie zemści, że spadnie na mnie kara za zło, które komuś wyrządziłem. W tej relacji Józefa i jego braci obie strony bardzo potrzebowały doświadczyć przebaczenia. A my czujemy, że tego potrzebujemy. Pamiętam, jak jeden z moich dobrych kolegów już parę dobrych lat temu zadał mi pytanie: Marcin, kto powinien jako pierwszy przebaczyć? Ten, co bardziej zawinił, czy ten, co mniej zawinił? Ja to pytanie zadaję ludziom przy różnych okazjach, często podczas rozmów przedślubnych, żeby młodzi się zastanowili nad tym, kto na przykład w małżeństwie powinien pierwszy przebaczyć. Ta strona, która bardziej zawiniła, czy ta, która mniej? I z ludzkiego punktu widzenia, kiedy sobie o tym myślę, no to pewnie, że ten, który bardziej, nie? Tak byśmy oczekiwali. Ale wiecie, jak jest? No przecież to nie ja. To on, to ona jest tym bardziej winnym. No bo przecież gdyby nie on lub ona coś zrobiła, to by do tego nie doszło. I gwarantuję wam, ta druga strona myśli dokładnie tak samo. Nie? Więc jak czekamy, żeby pierwszy z pojednaniem wyszedł ten, który bardziej zawinił, się w życiu możemy nie doczekać. Możemy czekać i czekać i czekać, aż wszyscy zapomną, o co chodziło, a my będziemy dalej żyli w nienawiści. Dalej będziemy żyli z urazą, z bólem w sercu. Jeżeli będziemy chcieli jako pierwsi wychodzić z miłością i przebaczeniem, wtedy odkryjemy, czym jest łaska. Tak właśnie postąpił względem nas Pan Bóg. Tak właśnie Pan Bóg w Jezusie Chrystusie przychodzi do nas i mówi: ja pierwszy Tobie przebaczam. Nawet zanim Ty jeszcze przyszedłeś do mnie, możesz doświadczyć przebaczenia. W tym kontekście niezwykle brzmią słowa Jezusa Chrystusa, które wypowiedział na krzyżu Golgoty. Pod krzyżem stali oprawcy i kilkoro bliskich ludzi, którzy razem z Nim cierpieli. A Jezus mówi: Ojcze, odpuść. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Sami jesteśmy tymi, którzy na wzór Jezusa Chrystusa proszą o odpuszczenie. W pewnej relacji, w pewnej zależności. Za kilka chwil będziemy modlili się modlitwą Ojcze Nasz. Znamy bardzo dobrze, nie? Tam są słowa, które mówią o przebaczeniu. I odpuść, jak dalej? Nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy, nie? Zdajesz sobie sprawę z tego, co to znaczy? O co prosisz Pana Boga? Mówiąc: postąp ze mną tak, jak ja postępuję względem moich dzieci, moich rodziców, mojej żony, męża, sąsiada. Uczyń ze mną to samo, co ja robię z nim. Jeśli ja przebaczam, to mi przebacz. A jeśli nie, Panie Boże, to nie przebaczaj mi. Tak mówisz Panu Bogu w tej modlitwie. A więc kto ma być pierwszym, który przebacza? Mam czekać ciągle na przebaczenie? Bóg już mi przebaczył. I wychodzę jako pierwszy z przebaczeniem. Jak długo, ktoś powie? Ileż można przebaczać? Z tym problemem również spotykali się apostołowie. Jeden z nich, Piotr, pyta swojego mistrza, nauczyciela Jezusa Chrystusa: Mistrzu, ale ile razy? Jak długo mogę? Przecież on non-stop przeciwko mnie. Czy 7 razy? A Jezus mówi: nie 7, 77. Dla człowieka tamtych czasów liczba 77 była wręcz niewyobrażalna. Wyobrażacie sobie wyliczać komuś 77 przebaczeń? Dawno byśmy się pogubili. Jezus mówi: przebaczaj tak długo, jak to jest konieczne, jak to jest potrzebne. Biblia w wielu miejscach wzywa nas do tego, żebyśmy sobie nawzajem przebaczali.
Apostoł Paweł choćby w liście do Rzymian pisze: nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Wobec wszystkich ludzi troszczcie się o to, co jest dobre, jeśli to możliwe. O ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Ten sam autor, tyle że w pierwszym liście do Tesaloniczan napisał: uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło, ale siebie nawzajem i wszystkich zawsze starajcie się wyświadczać dobro, jak jest w moim życiu. Powoli kończąc to rozważanie, chciałbym, moi drodzy, przytoczyć jeszcze fragment wiersza. Wiersza, który jest śpiewany przez Tomasza Żółtko. Być może wielu z was ten utwór zna. Pokazuje on w niezwykły sposób, jak bardzo potrzebne jest nam przebaczenie, a z drugiej strony jak brak przebaczenia działa destrukcyjnie, rozsadza nas od środka. Przeczytam tylko fragmenty, a jak wrócicie do domu, możecie choćby z YouTube'a odtworzyć ten utwór. Przebaczenie jest jak tlen. Noc koszmarem, gdy go brak. Jutro mrocznie traci sens. Alkohol z żył wypiera krew. Przebaczenie jest jak tlen. Z deficytu duszy rak. Nędznikiem ten, kto nie chce dać. Skąpcem ten, kto nie chce wziąć. I ostatnia zwrotka. Przebaczenie jest jak tlen. Z nim nowe życie można wieść. Wet za wet, wypuść z rąk. Wyłagodzić gniewną skroń. Przebaczenie. Potrzebujemy go jak tlenu, aby dobrze funkcjonować. Dla siebie, tego, który Bóg nam daje. Dla bliźniego, z którym Bóg nas posyła do każdego człowieka. Takiego oddechu Bożym przebaczeniem na co dzień. W waszej społeczności. Tutaj, w tym miejscu. Doświadczajcie Bożego przebaczenia, Bożej łaski każdego dnia. Niech Pan Bóg was błogosławi. Amen. Zostańcie, moi drodzy, jeszcze chwilę siedzieć, wysłuchamy pieśni chóru, a później będziemy się modlić. Yeah.
będziemy się modlić. Powstańmy. Panie nasz Boże, łaskawy, dobry Ojcze, dziękujemy Ci, że każdego dnia możemy doświadczać przebaczenia. Przebaczenia, które dajesz nam w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, że w Nim i przez Niego otworzyłeś na nas swoje serce, pełne łaski i dobroci. Panie, dziękujemy Ci, że mimo tego, że nikt z nas nie zasługuje na Twoją łaskę, nie zasługuje na przebaczenie, jesteś pierwszym, który wyciąga rękę. Jesteś pierwszym, który zwraca się do nas, aby przynieść nam pokój, ukojenie, aby obdarzyć miłością. Tak wielka łaska, tak wielkie miłosierdzie. Prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili przyjąć je do swojego życia, serca, byśmy potrafili żyć tym przebaczeniem, w świadomości tego, że Ty nam przebaczasz. Ale tak, żebyśmy potrafili w praktyce zastosować to względem tych, którzy nas otaczają, prosząc o przebaczenie, kiedy zawinimy, wyciągając rękę do tych, którzy nam zawinili. Panie, przemieniaj nasze serca, abyśmy w każdej sytuacji byli tymi, którzy jako pierwsi wychodzą z gestem pokoju, pojednania, miłości. Ucz nas tego, bo taki Ty jesteś. Taki jest Twój Syn Jezus Chrystus. Panie, dziękujemy Ci za to miejsce, gdzie w sposób szczególny we wspólnocie możemy doświadczać Twojego przebaczenia, doświadczać mocy Twojego Słowa, doświadczać łaski sakramentów. Panie, prosimy Cię o to, byśmy w tym miejscu i teraz, i przez następne lata i pokolenia, gromadząc się, zawsze wielbili Ciebie, wysławiali Twoje święte imię, inspirowani Twoim Słowem, byli świadectwem dla każdego człowieka, który nas otacza, niezależnie od jego pochodzenia, usposobienia, niezależnie od tego, kim jest. Panie, wysyłaj nas jako zwiastunów Twojej łaski i Twojego przebaczenia. Miłosierny nasz Boże i Ojcze, prosimy Cię, byś miał w swojej opiece tych, którym jest źle, którzy cierpią, których serce jest złamane, którzy chorują. Ty jesteś lekarzem ciała i duszy. Powierzamy ich w Twoje ręce. Panie, miej w opiece również tych, którzy są radośni, świętują urodziny, jubileusze, tak jak my dzisiaj świętujemy ten jubileusz. Daj, byśmy zawsze pamiętali, że każde dobro pochodzi z Twojej ręki i byśmy chętnie Tobie dziękowali. Panie, dziękujemy Ci za to miejsce, ten filiał, za całą parafię, za wszystkie nasze parafie, za cały nasz Kościół, za chrześcijan różnych wyznań. Prowadź nas do pojednania, abyśmy razem dla Twojej chwały żyli w świecie, który nam dajesz i składali dobre świadectwo Twojej miłości. Panie, prosimy Cię, miej w opiece nasze domy, rodziny, miasta, wioski, ojczyzny i świat. Prosimy Cię o pokój, o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na każdy dzień. Wysłuchaj nas przez Syna Twego, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc. Teraz i każdego dnia. Amen.
Jako Boże dzieci zawołajmy teraz wspólnie do naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Kochani, zanim antyfony i błogosławieństwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować. Podziękować księdzu Marcinowi za zwiastowane dzisiaj słowo. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia tutaj do nas, do Marklowic. Jeszcze raz serdecznie dziękuję chórowi i pani dyrygent za to, że dzisiaj ubogaciliście to nasze nabożeństwo pięknym śpiewem. Ale pamiątka założenia to jest też taka okoliczność, kiedy chciałbym podziękować za kolejny rok wam wszystkim, którzy się angażujecie w życie społeczności naszej tutaj w Marklowicach. Bardzo serdecznie dziękuję pani prezbiter, pani Anecie Czudek, która tam już na pewno na dole gdzieś się kręci przy tym wszystkim, co za chwilę będziemy przeżywali i smakowali. Chcę bardzo serdecznie podziękować jej, chcę podziękować członkiniom i członkom Rady Filiału w Marklowicach. Chcę podziękować panu organiście wraz z rodziną, którzy tutaj wiernie
służycie bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję prowadzącym szkółki niedzielne. Dziękuję wam bardzo za wasze zaangażowanie. Wam wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażujecie się. Na pewno kogoś nie wymieniłem. Kochani, przyjmijcie moje wyrazy wdzięczności, podziękowania. Mamy za sobą taki szczególny, trudny, ciężki czas. Robić, nie robić, organizować, nie organizować, otwierać, nie otwierać. Wiele tych pytań i wiele tych wątpliwości przeżywaliśmy, ale myślę, że mamy przede wszystkim za sobą błogosławiony czas. Bo mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich trudności, dzisiaj możemy powiedzieć, aż dotąd pomagał nam Pan. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dzisiaj możemy ten świąteczny dzień razem ze sobą przeżywać. I dlatego bardzo wam dziękując, proszę was o modlitwy, o tę naszą tutaj społeczność, o całą naszą parafię i z góry za nie serdecznie dziękuję. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Alleluja. Pan jest mocą moją i pieśnią moją. Alleluja. Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Alleluja. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niechaj ci da pokój. Amen.